Cześć, z tej strony Mateusz Rokuszewski z Weszło.com. Słuchajcie Radia Widzew, bo to najlepsze źródło informacji o waszym klubie. Partnerem audycji jest dom ubezpieczeniowy Kom.pl. Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe czy bezgotówkowy wynajem samochodów zastępczych z OC sprawcy. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Dobry wieczór, moi drodzy. Kłania się Maciej Wojciechowski. Zapraszam na magazyn Filmówka, który wraca po dwutygodniowej przerwie. Postanowiłem, że nie będę tego, że w sumie to my postanowiliśmy wspólnie, że nie będziemy tego programu zdejmować z anteny, ponieważ no, przyjął się. Ludzie lubią posłuchać o filmach, o serialach, o tym, co tutaj plotę wieczorami, w środowe wieczory, więc ponieważ nie gra dzisiaj liga, dzisiaj Widzew na boisko nie wybiegł, więc wracamy z magazyny Filmówka. Tydzień temu była sytuacja trochę inna. Od 19 toczyło się spotkanie ze Skrą Częstochowa. No i wczoraj taka mnie naszła refleksja, może to nawet i źle zrobiliśmy, może trzeba było zrobić Filmówkę, a nie poświęcać czasu temu meczu ze Skrą, bo wiemy jak wyszło. Nie, to oczywiście żarty. No, mecz to rzecz święta i jakkolwiek by nie było, z drużyną trzeba być zawsze i wszędzie. Ja to zawsze powtarzam. Jeżeli ktoś ma jakiś taki kryzys wiary, powiedzmy, że czy sam jak miewam kryzys wiary, no bo przecież ja też jestem tylko człowiekiem i też jestem kibicem i też myślę sercem i też się nieraz wściekam, chociaż staram się tego nie okazywać, będąc dziennikarzem, bo to jednak zła przywara. Natomiast jak mam kryzys wiary w zespół, to zawsze sobie powtarzam, łatwo jest kibicować, jak wszystko wychodzi. Łatwo jest kibicować, jak w 95 roku Widzew wygrał Ligę Mistrzostwo, nie przegrywając meczu w sezonie. Wtedy jest wszystko proste. Natomiast w momencie, kiedy nie idzie, kiedy coś się nie układa po naszej myśli, no to wtedy już jest trudniej trochę tutaj kontrolować swoją wiarę w zespół i wspierać go. Na razie myślę, że piłkarze nie zasługują na jakąś ostrą, bardzo ostrą krytykę, bo dajmy jeszcze, to jeszcze za wcześnie, po prostu dajmy jeszcze czas, jeszcze zareagujemy. Jak teraz w sobotę coś by nie poszło nie tak, to wtedy można zacząć rzeczywiście się martwić. Ale nie o piłce dzisiaj, absolutnie. Magazyn Filmówka, czyli magazyn poświęcony filmom, serialom. Tak sobie myślałem, co dzisiaj zapodać, co dzisiaj zarzucić jako motywy przewodnie. No tak, na pewno wiedziałem, że porozmawiamy o serialu Dark, ponieważ jeśli są tutaj fani, to na pewno się ucieszą, że będzie ten temat poruszony, a jeśli tego serialu nie oglądaliście, to być może was zachęcę do tego swoimi opiniami. Natomiast pozostałe elementy dzisiejszego programu postawiłem na klasyki z prostej przyczyny. Nie mam czasu za bardzo oglądać ostatnio filmów, seriali. Liga ruszyła, więc dużo rozjazdów, dużo pracy radiowej i także dziennikarskiej takiej pisanej, więc uznałem, że pójdziemy po prostu w klasyki. Nie będę wymyślał na siłę, tam szukał czegoś odkrywczego, skoro niczego nie odkryłem w ostatnim czasie. Byłoby to wobec was nieuczciwe. Stąd właśnie pomysł, żeby poruszyć kilka pozycji, które doskonale wszyscy znamy, możemy sobie na ten temat pogadać. A propos, jeśli macie ochotę do mnie zadzwonić do studia, no to klasycznie przypominam numer telefonu tradycyjnie 42 kierunkowy 233 8019 42 233 8019. Do waszej dyspozycji pozostają w zasadzie również nasze kanały na Twitterze, na Facebooku. Możecie pisać pod hashtagiem Filmówka albo pod profilem radia swoje propozycje. Może coś zarzucicie, jakiś ciekawy serial, o którym będzie można pogadać. A już najfajniej by było, jakby się zadzwonili i porozmawiali z nami na ten temat po prostu na antenie, więc linię telefoniczną uważam za otwartą, program uważam za nie powiedziałem w sumie jakie rzeczy pozostały, a więc z klasyków Gra o Tron, więc myślę, że chyba każdy zna, bo to wielkie, to nawet taki element popkultury, a nie tylko samo dzieło filmowo-serialowe. Serial, który oglądam od pewnego czasu z sentymentu, tak jednym okiem, jak to się mawia, Ekstradycja, pewnie każdy zna, jeśli młodzi słuchacze nie znają, to poznają za moment. No i z filmów tak chciałem coś z takich absolutnej klasyki, tak się zastanawiałem, o którym by tu filmie pogadać i w sumie przyszło mi do głowy, a może pogadam o swoim ulubionym filmie wszechczasów, po prostu takim numerem jeden, który jest czasami o włosek przed innymi, ale jednak gdyby ktoś mi przedstawił pistolet do skroni, gdyby ktoś mi nóż do gardła podstawił i powiedział, musisz wybrać jeden film, to postawiłbym właśnie na ten, czyli na film
skazani na Shawshank. I o tym sobie też pogadamy. Przepraszam rozczarowanych tym, że same oklepane tytuły. No ale cóż, no ja nie jestem ekspertem serialowym, nie uważam się tutaj, nie chcę prowadzić audycji, w której sile się na jakiegoś znanego krytyka światowego, który ogląda 15 filmów dziennie i ze 4 seriale i po prostu jestem na bieżąco ze wszystkimi nowinkami i tak dalej. Nie, myślę, że jestem pod tym względem może trochę ponad średnią, trochę tam się orientuję, wejdę na jakiś jeden czy drugi portal poświęcony serialom i wiem, co w trawie piszczy. No i staram się po prostu z wami tym dzielić, o tak, żeby było o czym pogadać, żebyśmy mogli zacieśniać swoje więzy radiowo-widzewskie, takie społeczne, bo już wielokrotnie o tym mówiłem, że bardzo zależy mi na tym, żeby nasza rodzina się rozrastała, żeby tutaj telefony się urywały od słuchaczy, żeby było pod tym względem lepiej niż jest teraz, no bo jest średnio, ale zdawaliśmy sobie sprawę, że zanim dotrzemy do szerszego grona, no to będzie wymagało naprawdę ciężkiej pracy, takiej orki na ugorze, ale nie boimy się tego, więc ja też już zakasałem rękawy i zapraszam was na najnowszą filmówkę. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Klasyk, klasyk, klasyk nad klasykami, można powiedzieć. Film Skazani na Shawshank, The Shawshank Redemption. Film, który jest na miejscu pierwszym, zarówno jeżeli chodzi o wszystkie filmy wszechczasów kina, zarówno na Filmwebie, czyli na tym nie takim, no powiedzmy, najbardziej znanym, popularnym, polskim portalu filmowym. Natomiast jest także, przynajmniej był zawsze, jak sprawdzałem, aż jestem ciekaw, na pierwszym miejscu w zestawieniu IMDb, czyli takiego międzynarodowego, chyba najbardziej znanego portalu filmowego na świecie. I też jestem ciekaw, Top Rated Movies, zaraz sobie zobaczymy, jakie tutaj są. Tak, jest dalej na miejscu pierwszym, przed Ojcem Chrzestnym, chociaż ja osobiście zahaczę od razu dygresja, Ojciec Chrzestny jako film, no jakoś nie wiem. No jakoś na pewno nie na drugie miejsce, absolutnie nie na drugie miejsce. Pewnie gusta są różne i wielokrotnie się możecie zdarzyć z tym, że jak ty możesz tego filmu nie lubić, czy to jest arcydzieło. A ja właśnie tego filmu Coppoli jakoś tak... No może fakt, że książkę czytałem Mario Puzo i jakoś po tej książce film mi się wydawał... Wiecie, jak czytacie książkę, to czasami jest takie, są takie wrażenia, że sobie w głowie, to zawsze tak jest, że sobie rysujecie obraz scenografii, obraz postaci bohaterów, jak ich twarze wyglądają, jakie są postury. Oczywiście to wam to w pewnym sensie nakreśla autor pisząc książkę, ale sobie tam sami musicie oczami wyobraźni jakoś ubrać tych bohaterów, osadzić w jakichś realiach. No i potem oglądacie film i się okazuje, że w tym filmie to wasze wyobrażenia się kompletnie zderzają z tym, co wymyślili scenografowie w Hollywood. I później sobie myślicie... Ja tak mam przynajmniej, no bo nie chcę mówić liczby nogi, wymknęło mi się, ale ja tak mam często, że jak potem oglądam film i on jest trochę rozbieżny z moją wyobraźnią, którą uruchamiałem podczas czytania książki, no to tak trochę już sceptycznie podchodzę. Także Ojciec Chrzestny, nie powiem, że to jest zły film, absolutnie. Tego z moich ust nie usłyszycie, ale na pewno nie jest dla mnie aż tak wybitny, żeby być na drugim miejscu w historii kina. Tak uważam. Natomiast też Mroczny Rycerz widzę jest na czwartym miejscu i to już w ogóle jest nieporozumienie, według mnie, według mojego gustu. Natomiast na piątym miejscu, co ciekawe, na liście 500 najlepszych filmów Filmwebu też znajdziemy tą pozycję, ale dużo niżej. A nie, przepraszam, też na piątym miejscu. No to musiało ładnie podskoczyć, bo było dużo niżej. To jest film, no nie wiem, czy w ogóle poruszać. Ja sobie chyba to zostawię na kartce, sobie napiszę i jeżeli nam dzisiaj czasu nie wystarczy, to za 2 tygodnie, bo za tydzień znów nie będzie filmówki, bo znów gramy w środę w Krakowie z Garbarnią, więc poruszymy sobie to dziś w programie, jeśli wystarczy czasu, a jeśli nie wystarczy, to będzie to czekało na następny raz. No więc wracam do filmu Skazanie na Shawshank, dla mnie 10, ocena średnia wśród 879 tysięcy ocen, ocena średnia 8,76 na Filmwebie. Natomiast w zestawieniu IMDb Skazani na Shawshank 9,20, więc lepsza ocena, natomiast nie jest tutaj pokazane, ile było ocen, chyba że wejdziemy w konkretny tytuł. Tutaj postaram się to sprawdzić. Nie, no tutaj jest tego oczywiście więcej, no ale wiadomo dlaczego. 2 249 000, ale to jest normalne, bowiem jest to ogólnoświatowy portal i tam wchodzą ludzie no, z całego świata. Jeżeli chodzi o Metacritic, to jest taka strona, która
może nie uzurpuje, ale uważa, że ma prawo oceniać filmy, seriale, i są ludzie, którzy uważają, że oni to robią dobrze. No i w tym Metacritic jest 80 na 100 możliwych. No jest na zielono to zaświecone, natomiast szczerze powiedziawszy, trochę mało według mnie. No ale to jest oczywiście. No każdy ma prawo własne oceniać to jak chce. Przepraszam, powiedziałem, że 100, 90. 90 jest najwięcej. 90 to jest chyba maks. Chociaż nie jestem, momencik, żebym też was też nie oszukał, nie okłamał, nie chciałbym tego zrobić. Wydawałoby się na logikę, że nie, na pewno więcej do setki, bo już widzę, jest coś, co ma 91. Nie wiem nawet, co to jest na Metacritic. To jest chyba jakiś album muzyczny. I ma średnią 91 na metach, znaczy przepraszam, punktację 91, a więc widać, że można więcej jak 90. No to jestem trochę zdziwiony, że tak nisko. Jest nawet, aha, pan z Washington Post dał 40. No Washington Post to jest chyba ta gazeta, gdzie pisze też ta pani od Radosława Sikorskiego, nie? No więc, dobra, nieważne, nie idźmy w politykę. O czym jest film Skazanie na Shawshank? Gdyby ktoś nie wiedział, a jeśli ktoś doskonale wie, to proszę, napiszcie na Twitterze, co sądzicie. O, pisze nam Zawor, że znowu trzeszczy. Znowu nam trzeszczy. Ja już chyba wiem, dlaczego nam trzeszczy. W sytuacji, kiedy długo pracuje ten mechanizm, dzieją się takie rzeczy, więc okej, więc spróbujmy się na chwilę rozłączyć i połączyć raz jeszcze. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Halo, halo, jestem. Zaworze, drogi, powiedz, czy jest lepiej. Jeżeli nie jest lepiej, to po prostu z drugiego piętra to nie będę skakał, bo ani nie zginę, a tylko sobie bólu narobię. Ale mam nadzieję, że już będzie w porządku. A więc wracając do filmu Skazanie na Shawshank, jeśli ktoś oglądał, zna doskonale, a jest pewnie mnóstwo takich osób, to bardzo bym był rad, gdybyście się podzielili swoimi opiniami na ten temat, na temat tego filmu. Natomiast jeżeli ktoś jakimś cudem nie oglądał, no to wręcz zmuszam, zachęcam, namawiam, terroryzuję was, obejrzyjcie ten film. Oczywiście, no nie każdy musi stwierdzić, że to jest jego ulubiony film w historii kina, numer jeden. Bo wiadomo, różnimy się tymi gustami i dobrze, bo gdybyśmy się nie różnili, i gdyby się wszystkim podobało to samo, to byłoby trudno. Natomiast dla mnie jest to film numer jeden. Krótkie wprowadzenie, zakładając, że są osoby, które jednak tego filmu nigdy nie widziały. Sprawa zaczyna się dość ciekawie, bowiem dochodzi do morderstwa w jednym z domów w Stanach Zjednoczonych. I głównym oskarżonym jest, ginie kobieta, a głównym oskarżonym jest jej mąż, który rzekomo zastrzelił tę kobietę, bo miał ją przyłapać na zdradzie małżeńskiej i w afekcie popełnił to morderstwo, ale jednak nie jest to żadne wytłumaczenie dla sądu, usprawiedliwienie, zostaje ten człowiek skazany. O, Zawór pokazuje, że jest okej, to świetnie. I już mam nauczkę, żeby przed każdą audycją to co zrobiłem teraz robić przed i was za to przepraszam, że znów taki, jak to się brzydko mówi, fuck up. No więc sąd nie daje wiary wytłumaczeniom tego człowieka, który uważa, że jest niewinny i skazuje go na dożywocie. No i trafia ten ów człowiek, grany przez, zawsze zapomnę to nazwisko, zawsze po prostu, ale na szczęście mam otwarte. To jest oczywiście Tim Robbins. Pan Tim Robbins, który chyba nawet otrzymał Oscara za ten występ w tym filmie. Tak coś mi chodzi po głowie. Zaraz wam to zweryfikuję. Generalnie w 1995 roku ten film został wyemitowany, więc już 25 lat temu. Ćwierć wieku mu stuknęło, a jest wciąż niestarzejącym się filmem. Jak tylko leci w telewizji, to staram się zawsze rzucić okiem, nawet jak jest od środka. Już wam mówię, nie, najlepszego nie otrzymał, nie on, bo tak naprawdę dwóch, chociaż ja się do końca z tym nie zgadzam, natomiast jeśli chodzi o Akademię Filmową w Los Angeles, oni uznali, że było tutaj dwóch aktorów pierwszoplanowych, czyli grany przez Tima Robbinsa, grany przez Tima Robbinsa, Boże, znów zapomniałem na aktora, Frank Dufresne chyba się tak nazywał, tak? Frank Dufresne, mówię z głowy tym razem, ale zaraz sobie sprawdzimy, bo wszedłem teraz w te nagrody, zaraz wam powiem. Andy Dufresne, nie Frank, Frank, Frank to jest imię reżysera, Frank Darabont. Natomiast Andy Dufresne nazywa się ten główny aktor i moim zdaniem on jest pierwszą planową postacią. Natomiast Oscara dostał akurat człowiek, który jest moim zdaniem takim półtora
planową postacią. To znaczy, częściowo niektórzy uważają, że pierwszą, ja bym uważał, że druga to byłaby trochę za mało, ale pierwsza trochę za dużo, tak mi się wydaje, no, ale nieważne, no, tak uznano. Chodzi o Morgana Freemana, który zagrał Reda. Red to oczywiście jest pseudonim. Alice Boyd Redding się nazywa ta postać i w skrócie Red. I on właśnie, Morgan Freeman, od twórcy tej roli otrzymał Oscara. A poza tym Oscara w 95 roku, nominacje. 7 nominacji w 95 roku. Najlepszy film, najlepszy aktor pierwszoplanowy, najlepszy scenariusz adaptowany, najlepsza muzyka oryginalna, najlepsze zdjęcia, najlepszy dźwięk, najlepszy montaż. No, takie są fakty, natomiast wygranych Oscarów zero. I to jest po prostu dla mnie jakieś bardzo, bardzo, bardzo dziwne. No, nie wiem dlaczego, no, po prostu tak uznano. Dla mnie jest to film numer jeden, dla ludzi też jest to film numer jeden, no bo 230 prawie tysięcy ludzi tak uznało, że to jest najlepszy film, tak wynika ze średniej ocen. Prawie pół miliona ludzi na IMDb również tak uznało. No nieważne, no nieważne. Generalnie człowiek ten, tak jak powiedziałem, czyli Andy Dufresne, grany przez Tima Robbinsa, trafia do ciężkiego więzienia Shawshank, tak się nazywa to więzienie, zostaje skazany na Shawshank, jak mówi tytuł. No i musi się jakoś odnaleźć. No, on jest w ogóle z zawodu księgowym, prawnikiem, bardziej księgowym, na liczbach operuje, chyba księgowym. No i na początku ma tam w tym więzieniu ciężko bardzo. Czyli taka klasyczna historia, gdzie trafia jakiś tam białas, który żółtodziób z wyższych sfer, trafia gdzieś tam do jakichś kryminalistów, gangusów i oczywiście jak się go pytają, za co siedzi i mówi, że za niewinność, to się śmieją wszyscy, bo każdy mówi, że tu każdy siedzi za niewinność tak naprawdę. Nikt nie mówi, że coś zrobił. No i on powoli traci, że tak powiem, nadzieję na to, że wyjdzie, że ta jego apelacja została odrzucona. No i siedzi sobie tam w tym więzieniu, nawiązuje właśnie taką przyjacielską nić z tym Redem, granym przez Morgana Freemana. Stają się oni najlepszymi kumplami, a się potem trochę aklimatyzuje. Bardzo mi się podoba, zawsze się wzruszam. Nie wiem dlaczego akurat w tym momencie. Mam dwa takie momenty, no trzy, przepraszam, trzy takie momenty w tym filmie, gdy mam skrajne emocje. Wzruszam się, jest taka scena, mogę wam chyba o niej opowiedzieć, bo jest to jakiś wielki spoiler. No, uwierzcie mi, jest moment, w którym gdybym to wam zaspoilerował, to po prostu byście mnie zakatrupili, jeśli tego filmu nie widzieliście. A jeśli widzieliście, to doskonale wiecie, o którym mówię. To też was bym chciał bardzo prosić, żebyście tam w jakieś ewentualnie komentarze na Twitterze, gdzie mogą słuchacze też to czytać, którzy nie oglądali filmu, żeby nie, tam im nie zaspoilerować głównego motywu. Natomiast podoba mi się, zawsze wzruszam, jest scena, kiedy... Bo w ogóle narratorem tego jest Red. Red jest taki jak zwanym narratorem tego filmu, czyli Morgan Freeman, on opowiada całą tę historię i on wspomina któryś, nie przypomnę sobie dzień, rok, oczywiście cytaty człowiek zna na pamięć, natomiast nie przypomnę sobie dokładnie, o który dzień chodziło, natomiast był taki dzień, w którym kilku więźniów, tam powiedzmy pięciu, siedmiu, poszło smarować papą dach któregoś tam z budynków więziennych. W ogóle akcja się dzieje nie w latach współczesnych, tylko chyba zaraz wcześniej powojennych, rok tam, nie wiem, 49, 50, tak mi się kojarzy mniej więcej, że to są te... Może trochę później, może trochę przesadziłem. Może tam gdzieś lata 60, coś takiego. A szczerze mówiąc, nigdy się na tym nie zastanawiałem, czy to fakty, które to były lata. Ale zdaje mi się, że lata 60. Spróbuję to gdzieś też w recenzjach odszukać. Mamy opisy filmu, więc może gdzieś w opisach się będzie znajdowała informacja, w jakich czasach jest osadzona tu fabuła, ale... Szczerze powiedziawszy, w żadnym tym opisie nikt na to nigdy nie zwraca uwagi. Ja też jakoś nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Na pewno nie są to czasy współczesne. Jeżeli to było w 95 roku kręcone, to ja bym obstawiał, że to jest jakieś lata 60. jest fabuła. Może nawet trochę wcześniej. Nie chciałbym też przesadzić. Więc premiera miała, ja powiedziałem, 95. W 95 oczywiście było Oscary za rok 94, więc w 94 roku film powstał, miał swoją premierę we wrześniu. No i wracając do tej sceny na tym dachu, dochodzi do ciekawej historii, bo wiemy, tam oczywiście byli strażnicy, jak to ciężkie więzienie, to też ciężcy, można by powiedzieć, którzy nie patyczkowali się ze swoimi podopiecznymi, jeżeli mogę tak to ocenić. I był też bardzo, bardzo ostry, bardzo restrykcyjny naczelnik tego więzienia.
No i w pewnym momencie dochodzi do takiej sceny, w której między sobą rozmawiają strażnicy, jeden z takich najbardziej właśnie krwawych strażników, opowiada jakąś historię ze swojego życia osobistego, że dostał jakiś spadek chyba i no i narzeka na to, że musi zapłacić jakiś tam podatek od tego spadku i jest z tego powodu załamany, bo to jakaś duża kwota. No i usłyszał to właśnie główny bohater, według mnie główny, Andy Dufresne, który jednym uchem nagle odkłada ten mob do papy, podchodzi do tego strażnika i się pyta słowami, czy ufa pan swojej żonie. No więc jak on to usłyszał, to od razu chciał go z tego dachu zrzucić, ale zdążył w ostatniej chwili, no powiedzieliby, że wypadek, no, po prostu potknął się i spadł, nie? Ale on zdołał w ostatniej chwili wytłumaczyć, że jeżeli ufa, to może przepisać cały ten spadek na żonę i wtedy jakoś, nie znam się oczywiście na sprawach podatkowych, ale generalnie wskazał sposób temu strażnikowi, ten Dufresne, w jaki sposób może uniknąć opłacenia tego podatku. Tam jakimiś kurczkami, że są jakieś furtki w przepisach prawnych, jak przepisze na żonę, dlatego pyta, czy jej ufa w tym temacie, to będzie mógł tego uniknąć. No więc jak to usłyszał strażnik, to w ostatniej chwili go wciągnął na górę. No i tam jakiś pomógł mu jakiś wniosek wypisać o to i potem stało się tak, że miał trochę luzy już w tym więzieniu ten nasz główny bohater i odpowiadał za sprawy papierkowe. Przychodzili do niego inni więźniowie, przychodzili do niego koledzy z, przepraszam, strażnicy. Też tam jakieś kwity podatkowe im rozliczał, PIT roczny, pomagał im tak, żeby zapłacili temu fiskusowi mniej. No i zyskał ich trochę ich przychylność i no i to jak wiecie, jak ja to opowiadam, to nie jest to jakaś sprawa może bardzo wzruszająca, ale w filmie mnie ona urzeka. Oczywiście jest pokazana przez profesjonalistów, przez profesjonalnych aktorów, kwestie wypowiadane i tak dalej, więc ja tego nie oddam, ale to, co w tej scenie mi się jeszcze podobało, to fakt, że on poprosił za to, że pyta się ten strażnik, ile ty będziesz za to chciał. No to on odpowiedział, że on nie chce nic, tylko żeby tutaj skrzynkę piwa przynieśli dla niego i dla załogi. No więc ci strażnicy się trochę zaśmiali, ale w sumie, no dobra. No i dostali przerwę pół godziny i siedzieli sobie w słońcu, skazani na dożywocie, więźniowie na słoneczku w południe i pili sobie piwko, nie? W więzieniu o ciężkim, zaostrzonym rygorze, dlatego że on to im załatwił. Więc on tak fajnie, poetycko Red, czyli Morgan Freeman, opowiada właśnie tę sytuację, jak oni na tym słońcu sobie siedzą, są wolni, w więzieniu między murami więzienia są, poczuli się jak wolni ludzie. Każdy z nich wie, że nie wyjdzie z tego więzienia do końca życia, bo każdy praktycznie jest skazany na dożywocie. Druga, no w sumie tak się zastanowić, to jest więcej tych wzruszających scen. Jest jedna scena muzyczna w tym filmie, to już nie chcę wchodzić w kolejne szczegóły, żeby wam nie psuć zabawy, ale jest moment, w którym po raz drugi się poczują wolni więźniowie, gdy usłyszą pewną muzykę, ale to więcej nie powiem. No jest jeszcze wzruszająca scena, jak ginie jeden z bohaterów, w jaki sposób ginie i w jakich okolicznościach. I który, to też wam oczywiście nie powiem. No jest scena po prostu taka, że ktoś ogląda po raz pierwszy ten film, to każdemu z was, jeżeli go nie oglądaliście, to zazdroszczę już i to przeogromnie, że po raz pierwszy tę scenę zobaczycie, bo później za drugim razem, za trzecim to ona już nie jest taka, chociaż też zawsze są ciarki, zawsze człowiek jak zna film i ogląda go po raz enty, to czeka na ten moment, kiedy po prostu kopary wam opadną. No i zazdroszczę, jeżeli nie oglądaliście tego filmu, to zazdroszczę, że te kopary wam opadną, bo mi już nie opada aż tak bardzo. Już czuję, ale czekam na ten moment, ale to nie jest to. Także film bardzo, bardzo polecam, film opowiadający głównie o przyjaźni, o pewnych, głównie o przyjaźni między dwóch tych więźniów między sobą. Opowiada o niesamowitej inteligencji tego człowieka, tego głównego bohatera, który potrafił wszystkich tam może nie owinąć wokół palca, ale jednak w pewien sposób. No nie chcę mówić za dużo. No zobaczycie sobie sami, kim był Andy Dufresne i jak skończył się jego pobyt w Shawshank, w ciężkim więzieniu w Stanach Zjednoczonych. Dla mnie numer jeden film, który po prostu, każda scena jest, ogląda się każdą scenę tak po prostu jak piękną baśń, piękną poetyczną historię, nie chce się przegapić niczego. Świetnie dobrane postaci, bardzo dobrze zagrany, naczelnik, ten główny strażnik, główny bohater Morgan Freeman, też klasa sama dla siebie, pozostali ci bohaterowie trzecioplanowi też bardzo fajnie, wszystko osadzone praktycznie w kilku miejscach, no bo mamy parę scen pobocznych, ale generalnie 3/4, nawet więcej filmu, no to jest to, co się dzieje właśnie w tym więzieniu, więc
Więc to też nie jest łatwe tak zagrać, żeby widza nie znudzić. Ja jestem nieznudzony w tym, oglądając ten film przez każdą minutę, oglądając go po 25 latach po raz kolejny, aż mam ochotę sobie znowu go obejrzeć, bo dawno nie oglądałem. Ale mam gdzieś nagrany na swoim dekoderze, więc w każdej chwili mogę sobie go włączyć. Dobra, Skazanych na Shawshank mamy zaliczonych, mamy omówionych. Jeśli ktoś, nikt nie piszecie, to szkoda, bo liczyłem na jakieś wasze wrażenia a propos tego filmu, albo jakieś telefony. Przypomnę, 42 233 80 19. Kolejny klasyk, to jest serial Gra o Tron, do którego ja zabierałem się bardzo długo, bo jak już kiedyś, jak słuchaliście poprzednich odcinków, jestem człowiekiem dość sceptycznie podchodzącym do elementu fantasy w filmach, w serialach. Jakoś nie, to nie moja bajka, szukam bardziej czegoś realistycznego, realizm bardziej mnie kręci niż fantasy, ale no to będzie zabawnie brzmiało, bo dwie następne pozycje, które omówimy, to właśnie mają dużo z fantasy, ale akurat te mi się podobały. Pierwszą to jest właśnie gra o Tron. Jak zobaczyłem, że są tam smoki, jakieś dziwne magie i tak dalej, to broniłem się rękoma i nogami, żeby tego serialu nie oglądać, no ale tam wiadomo, znajomi mnie cały czas cisnęli, obejrzyj, zobaczysz, że to da się na to przymknąć oko. No i faktycznie mieli rację. Historia bardzo wciągająca, bohaterowie świetni. Sama nazwa Gra o Tron, czyli jest taki przekaz, jasny sygnał dla widzów, że cały serial polega na tym, że w pewnym momencie ktoś na tym tronie usiądzie. Oczywiście tam się ci władcy po drodze też zmieniają, ale jednak ta gra ciągle się toczy i kto zwycięży, kto na tym tronie zasiądzie, powoduje, że jest jakiś taki, jest jakaś meta w tym serialu. Jest pewien określony cel, do którego fabuła będzie dążyć i jak dojdzie do tego momentu, to będzie prawdopodobnie koniec. Wiem, że są olbrzymie głosy krytyki a propos zakończenia, natomiast ja nie należę do tej grupy krytyków. Prawdopodobnie dlatego, że oglądałem ten serial, zacząłem go oglądać w momencie, kiedy w HBO, bo HBO jest producentem tego filmu, czy współproducentem, no generalnie w HBO Go możecie ten serial oglądać. Nie ma go na Netflixie i na innych platformach. To jest wyłączność HBO. I zacząłem go oglądać w momencie, kiedy albo już trwał ostatni sezon, albo trwały przygotowania. Z tego, co wiem, to długo widzowie musieli czekać na ten ostatni, ósmy chyba sezon. Te czasowe przerwy między szóstym a siódmym, a potem siódmym a ósmym trwały lata. Dwa lata być może. No, nie jestem jakimś super specjalistą od Gry o Tron. Pewnie jest wiele większych. Pewnie ludzie czytali te opasłe tomy. Pasiasty się powiedział. Opasłe tomy tego pana R. Martin, ale nie pamiętam teraz imienia. Nieważne. To nie jest istotne akurat. Więc ja zacząłem oglądać serial, kiedy sezony chyba, na pewno sezony 1-7 już się ukazały. Dopiero zacząłem go oglądać, więc po pierwsze tak lubię, bo mogę sobie wtedy sam regulować tempo i nie muszę tygodnia czekać, żeby obejrzeć kolejny odcinek, tylko mogę sobie obejrzeć danego dnia 3, a następnego dnia 1, a potem przez tydzień nie oglądać nic, a potem znowu obejrzeć sobie 2-3, więc tak wolę. I zacząłem oglądać, wciągnąłem się. Początek taki, kiedyś go dawno zacząłem oglądać, usnąłem, potem obejrzałem drugi raz, już się wciągnąłem, już fajna końcówka pierwszego odcinka i już potem poszło. I być może to, że ja oglądałem na bieżąco ten serial, to nie było u mnie tego momentu wyczekiwania. Nie było tego momentu, że dwa lata muszę czekać na to, co twórcy wymyślą, jeżeli chodzi o najbardziej popularny swego czasu serial w historii seriali wszechczasów. Bo Gra o Tron stała się teraz takim serialem, trochę zaczyna być Dom z Papieru, takim globalnym produktem, globalnym elementem popkultury i no, za sprawą tych masek głównie i to spowodowało, że cały świat w tym kierunku poszedł. Nawet powiem wam, a propos dygresja, jest na Netflixie dokument, który zacząłem oglądać, ale jakoś mi się nie spodobał, za szybko akcja jest przerzucana. W dokumentach chciałbym, żeby główni bohaterowie się trochę powypowiadali, trochę pobyli duży na ekranie, a tam jest taki bardzo szybkie skoki scen montażowych. To jest dokument o tym właśnie za kulis, jak powstawał Dom z Papieru i bohaterowie i scenarzyści o tym opowiadałem, o tym, że strasznie w Hiszpanii spadała oglądalność tego serialu, o połowę im praktycznie spadła i dopiero w momencie, kiedy Netflix wykupił prawa i wrzucił gdzieś do swojej biblioteki, to wtedy dopiero się zrobił ten serial popularny na świecie. No, Gra o Tron chyba jeszcze jest na wyższym levelu. Była w swoim takim momencie piku, jak to się mówi, była najbardziej
najbardziej chyba takim serialem światowym. No nie przypominam sobie drugiego takiego serialu. W ostatnich latach oczywiście, no bo kiedyś jak tych seriali było mniej, było kilka kanałów i człowiek się zachwycał Kurczakiem czy Porucznikiem Colombo, o których też była notabene mowa w którejś z filmówek, czy jakimiś takimi innymi kultowymi serialami. No teraz jest tego dużo więcej, więc jest trudniej zostać takim kultowym serialem. Myślę, że Gra o Tron takim serialem kultowym jest, natomiast ten długi okres oczekiwania na pojawienie się ostatniego finałowego sezonu, bo był już zapowiedziany z góry, że to na 100% będzie ostatni sezon, no to wielu fanów wyczekiwało, obgryzało zęby i trwały jakieś przeróżnego rodzaju w komentarzach, w jakichś forach debaty, jak to się powinno zakończyć, jaki będzie według widzów rozstrzygnięcie, w którym kierunku pójdzie, każdy obstawiał swoją teorię, kto wygra ten tron dla siebie i tak dalej. I ten czas oczekiwania dmuchał balon był ogromnie nadmuchany, a potem pękł z wielkim hukiem, tak według wielu, wielu oceniających. A u mnie tego pompowania nie było, bo ja płynnie przechodziłem z odcinka na odcinek, kończyłem jeden sezon i zaczynałem kolejny tego samego wieczora, w tym samym momencie, podczas tej samej sesji, więc u mnie nie było tego wyczekiwania, ja wszedłem w ten ostatni sezon płynnie. I owszem, uważam, że był słabszy niż poprzednie, ale nie aż tak bardzo, jak ta krytyka wyglądała potem w mediach, głównie społecznościowych. Aż tak bardzo źle nie było, na przykład ta scena z tym, jakby to dobrze ująć, jest taka scena, gdzie ten smok lata i niszczy to miasto. Według mnie fenomenalna scena. Świetnie oddane efekty specjalne pożarów, upadania tych wszystkich budowli, te ruiny, kurz, ten pył, który się... Według mnie to było zrobione bardzo dobrze. I może fabularnie to się nie zawsze broniło, no ale jednak pod względem takim wizualnym ja byłem usatysfakcjonowany. Może mniej niż przy poprzednich sezonach, ale jednak tak. Jakoś też nie jakoś jak jest to serial fantasy, gdzie się pojawiają jakieś elementy, jakieś smoki, jakieś postacie, jacyś, nie wiem, liderzy z lodu i tak dalej, śmiercionośni, no to potem przymykam oki też na błędy fabularne, no bo skoro nie traktujemy tego serialu poważnie, bo jest to serial fantasy, no to też możemy przymykać oko na jakieś błędy fabularne. A jak są fani na przykład fantasy, fani książek, to Sapkowskiego, Tolkiena, tego R.R. Martina, George R.R. Martin chyba, więc oni są, tak, patrzą tak bardziej purystycznie na to, są tacy bardziej ortodoksyjni w tym postrzeganiu tych seriali takich właśnie fantasy kultowych. No więc ja jako laik tematu podszedłem do tego serialu tak, żeby go bardzo zobaczyć. Spodobali mi się. Moim ulubionym bohaterem oczywiście był ten Karzełek, który się nazywał, patrzcie, że oglądałem z pół roku może temu, może trochę więcej skończyłem oglądać i jakbym się przygotował, to bym pamiętał. Jakbym sobie się teraz skupił, to też bym pewnie pamiętał. Ale wiecie, o kogo chodzi, o Karła. No Karzeł był tylko jeden, bo oczywiście... Chociaż potem z czasem też on przeszedł przemianę, już był mniej taki wesołkowaty i mniej bawił widza. No i też moją ulubioną bohaterką była Arya Stark. Arya. Czyli ta dziewczynka, która dorastała z każdym sezonem, aż się stała dorosłą kobietą, notabene bardzo ładną i rzeczywiście ja jej zawsze kibicowałem, zawsze trzymałem za nią kciuki i chciałem, żeby nie zginęła, bo tam ginęli główni bohaterowie, znaczy główni, tam nie było chyba nigdy jakiegoś specjalnie głównego jednego bohatera, bo tych głównych bohaterów było kilkunastu i co jakiś czas któryś z nich ginął i człowiek się tylko modli, żeby nie zginęła ta postać, którą lubi, którą darzy sympatią. No ale było tam wiele, wiele sympatycznych postaci, wiele humorystycznych postaci, bardzo, bardzo podobała mi się gra aktorska tego króla na początku? Tak, on chyba na początku jest królem. On jest zasiadł na tronie na samym początku, tak mi się coś kojarzy. Już mogę mylić, bo nie mówię, nie jestem jakimś wielkim fanem, ale generalnie Gra o Tron, bardzo przyjemna, baśniowa historia, którą człowiek chłonie, bo są świetnie nakreśleni bohaterowie, śmieszne sytuacje, pokazują kilka krajów, to też jest fajne, że nie trzymają się tylko jednej lokacji, tylko oczywiście ta mapa świata tam, która się znajduje, jest zmyślona, jest wielki mur, który jest murem obronnym przeciwko, na północy, przeciwko
ludziom z północy albo ludziom z Zamuru, bo tak na nich mówią obcy na tych Zamuru, jak wygląda życie tam na tym murze, jak oni tam bronią tego dostępu i w jaki sposób się ci ludzie tam znajdują, jak zostają zesłani za karę, albo niektórzy sami się zgłaszają, żeby tego muru bronić, jak przysięgi muszą złożyć, a potem ich bronić. No generalnie jest wiele postaci takich, jest też takich wiele skurwysynów, za przeproszeniem, których szczerze nienawidzimy, ale to dobrze, bo to znaczy, że oni dobrze zagrali. Jest kilka postaci, które mnie totalnie irytowały. Niejaki Jon Snow. Akurat jego zapamiętałem, to po prostu no, miałem ochotę rzucić naleśnikiem w ekran. Tak mi się nie podobała ta postać w ogóle. Flaki z olejem, nudny gość. Kompletnie antypatyczny, dla mnie przynajmniej. Ale bardzo taki porządny, uczciwy człowiek. Taki rycerski nawet bym powiedział. I może dlatego nie lubiłem. Nie, nieważne. Także Gra o Tron, klasyk nad klasykami. Każdy, kto oglądał, doskonale wie, że wie, z czym to się je i co to jest. Natomiast jeśli ktoś nie oglądał, bo nie lubi fantazji i tak dalej, ja też tak mówiłem. Ja też tak twierdziłem. A więc próbujcie mimo wszystko. Mimo wszystko radzę próbować. A więc to tyle, jeśli chodzi o grę o Tron. No i przejdę teraz do serialu, który nie jest klasykiem. Może bym chciałby aspirować do tego, żeby być klasykiem, ale ciężka droga. O, właśnie teraz sobie już skakałem między kartami. To taka mała dygresja sportowa. Legia Warszawa przed własną publicznością przegrywa z Arką Gdynia 0-1. Już w pierwszej minucie Adam Danks strzelił bramkę. No ciekawe, ciekawostka. Ciekawe, czy Legia będzie w stanie to odrobić. ŁKS też gra, w tym momencie remisuje 0-0 z Jagiellonią. Wisła Płock przegrała ze Śląskiem 1-2, to ciekawostka. Robert Pich i Płacheta z strzelcami bramki. Pich bramka, asysta, kto ma fantazję, ten się cieszy, ja chyba nie. No i widzę jeszcze Wisła wymęczyła 3-2 z Rakowem po boju. Błaszczykowski, asysta, posiadam Błaszczykowski, jak to dobrze, to zapunktuje. Schwarz i Brown dla Rakowa, a kto tę bramkę na 3-2 strzelił dla Wisły? Sawiczewicz bez asysty. No, trzeba będzie potem punkty sprawdzić. Dobra, wracamy do motywu głównego naszego programu. Otóż, chciałbym wam przedstawić, bo tutaj akurat jestem przekonany, że część może nie znać. Jest to serial Dark, serial niemiecki, który ma niesamowity klimat. Włączyłem go jakiś czas temu, w momencie, kiedy on dopiero wyszedł pierwszy sezon i tam był może parę tygodni, ale tak sobie skakałem i to był jeden z wtedy jeszcze, może nie pierwszych, ale z niewielu raczej, nielicznych seriali nagranych w technologii 4K HDR. A ponieważ ja sobie kupiłem nowy telewizor, Netflixa i tak dalej, to chciałem sobie coś obejrzeć, no takie, żeby poczuć, że było po co te pieniądze wydawać tak duże na telewizor właśnie taki, z tym 4K, no bo wiecie, programów na co dzień nie mamy 4K, więc tylko takie treści właśnie streamingowe mogą wykorzystać w pełni potencjał takiego telewizora, więc zobaczyłem HDR, od razu ciemne sceneria, deszcz padający, piękne obrazy, super efekty na telewizorze, więc to mi się już spodobało, natomiast jeszcze fabuła. No i z żoną zaczęliśmy oglądać, żona też obejrzała ze mną wszystkie odcinki, bo już wyszły dwa sezony i obejrzała ze mną wszystkie, nie jest jakąś wielką fanką, ale oglądała. Trochę dla niej już zrobił się ten serial zbyt skomplikowany. No i trzeba przyznać, rzeczywiście można się w tym wszystkim pogubić. Serial jest bardzo zagmatwany, ponieważ i tutaj co jest wesołe, też są elementy fantasy w tym serialu, albo science fiction bardziej w tym kierunku niż fantasy. Otóż w pewnym miasteczku niemieckim, które się nazywa Winden, w tym miasteczku jest elektrownia atomowa, która utrzymuje praktycznie pół miasta, albo jeszcze więcej. Gdyby nie ta elektrownia, to pewnie by tam połowa ludzi nie miała roboty. No i w tymże miasteczku są też takie lasy, a w takich lasach jaskinie. No i do tych lasów często dzieciaki sobie chodzą na wagary, tam chodzą sobie po szkole zapalić jakieś śmieszne papierosy i wiecie, o co mi chodzi, tam sobie po prostu przebywają. No i pewnego razu w mieście pojawia się informacja, że zaginął młody chłopak, Mikkel ma na imię, on zaginął, nie trwają poszukiwania i nigdzie nie można tego chłopaka znaleźć. I nie pamiętam, w którym momencie się tam pojawiają jakieś podejrzenia, że on prawdopodobnie wszedł do tych jaskiń i w tych jaskiniach mógł się zgubić. No ale przeszukano to wszystko, niczego nie znaleziono, las nie znaleziono, rozklejono wszędzie plakaty i nie można znaleźć w ogóle tego dzieciaka, nie wiadomo, zapadł się pod ziemię kompletnie. No i nie chcąc za dużo spoilerować, powiem wam, że
serial Dark, chociaż nie wiem skąd ten słowo Dark zostało wzięte. Być może ma nawiązywać do takiego mrocznego charakteru tego serialu. Nie ma tam potworów, nie ma tam smoków i tak dalej, to nie. Natomiast są elementy science fiction. Popatrzę, jakie są oficjalne opisy, może jak je przeczytam, no to nie będę tutaj winny za bardzo, że coś zdradziłem. Ale lecę tak, lecę, do 30 serialu doszedłem na liście, o jest, numer 35, ja dałem 9. Średnia ocen 8,24. Rok 2017. Zaginięcie dzieci ujawnia podwójne życie i nadszarpnięte relacje członków czterech rodzin, łącząc się z wydarzeniami sprzed 30 lat. Krytycy dali 6,7. No okej, okay, ich sprawa. Bartek Stein, z którym często się zgadzam, mam go tutaj w znajomych na Filmwebie, dał 8, więc trochę mniej jak ja, ale też nieźle. Science fiction dreszczowiec, tak jest opis oficjalny, znaczy oficjalny gatunek, do którego został zaklasyfikowany ten serial. Poszukam jakichś takich jeszcze opis serialu Dark. Dark to niezwykła saga rozgrywająca się we współczesnych Niemczech. Zaginięcie dwojga małych dzieci, no właśnie, bo potem ginie jeszcze drugie dziecko, znaczy czy wcześniej, przed tym akcją główną, już nie pamiętam. Zaginięcie dwojga małych dzieci wydobywa na światło dzienne skrywane sekrety czterech rodzin i zaburzone relacje pomiędzy ich członkami. Wypadki przedstawione w 10-godzinnych odcinkach przybierają nadprzyrodzony obrót, nie pozostający bez związku z wydarzeniami, które miały miejsce w miasteczku w 1986 roku. Tam co 27 lat, nieco 30 bodajże, pewne rzeczy zaczynają się powtarzać. Te cykle takie następują, gdzie ginie, znika jakieś dziecko, pewne rzeczy zaczynają się powtarzać, no i generalnie dochodzi w pewnym momencie do tego, że, no to widzę, że pan jakiś krytyk nawet 10 napisał najlepszy serial Netflixa ever. A drugi dał 1 i napisał, że po pierwszym odcinku dał 1. No to fajny ekspert, jak on daje 1. No nie znam krytyka, który dałby 1. Kompletnie się nie zgadzam w ogóle z czymś takim. Nie w czymś takim, no naprawdę da się znaleźć coś, co naciągniesz na tą 2, 3, 4, no 1 to musi być totalny gniot, a no dobra, no każdy ma własne prawo do własnej oceny. Generalnie głównym bohaterem jest, zaraz wam powiem, Magnus chyba ma na imię, ale nie chcę was okłamać. Jonas, Magnus też tam występuje, jakiś jego kolega, natomiast Jonas Kanwalt jest głównym bohaterem, który wychowuje się bez ojca, jego ojciec popełnił samobójstwo, ale zostawił mu pewien list, pewną mapę, no i w pewien sposób, już nie pamiętam dokładnie tych wszystkich po kolei losu, ten Jonas trafia do tych jaskiń. No i w tych jaskiniach okazuje się, że są jakieś wrota, a te wrota prowadzą do innego wymiaru, to znaczy można się cofać, teraz nie chcę wam powiedzieć, o 27 lat, o 30 lat, o 33 lata, jakoś tak, generalnie w ten sposób dowiadujemy się, co się stało z tym zaginionym dzieciakiem, że on trafił, właśnie trafił w inną czasoprzestrzeń. No i oczywiście to, co się, trochę się nasuwają skojarzenia z filmem Powrót do przyszłości, gdzie to, co się wydarzy w przeszłości, ma oczywiście wpływ na przyszłość. A to, co się wydarzy, uwaga, w przyszłości, ma wpływ na przeszłość. I to, co się dzieje w teraźniejszości, ma wpływ na obie te linie czasowe i w pewnym momencie w sezonie pierwszym tylko nas wprowadzają w to mniej więcej. Pokazują, cofamy się o te 30 czy 27 lat, czy 30 równe, nie pamiętam. Widzimy, jak to wszystko funkcjonuje, a w drugim sezonie, bo on już wyszedł również chyba 2 lata temu albo rok temu, bohaterowie, czy twórcy idą dalej, bohaterów umiejscawiają w kolejne 33 lata wstecz, ale też sugerują nam, że coś się wydarzy 33 lata do przodu. No i generalnie jest dużo skoków takich w tych liniach czasowych i naprawdę można się w tym wszystkim pogubić, ale jest niesamowity fan z oglądania tego serialu. Są dreszcze na ciele, bo człowiek w pewnym momencie patrzy na jakąś postać, jakąś starszą osobę, mówi, przecież to jest ta osoba, którą na w pierwszym odcinku pierwszego tego sezonu, czy drugiego, czy w drugim odcinku pierwszego sezonu oglądaliśmy, która tam w latach współczesnych żyje, a teraz ją widzimy, która jest 33 lata starsza i dopiero rozpoznajemy po pewnym czasie, że to jest ta osoba, która jest starsza, czyli ona powinna być w latach tam 60. dużo młodsza, a jest starsza niż w teraźniejszości. Nie wiem, czy nadążacie za tym, co mówię, ale widzicie już nawet po tym ciężko to przedstawić, więc pojawiam się, jest kilka linii czasowych i później też, co jest fajne, pokazani są bohaterowie w kilku różnych odsłonach. Mianowicie widzimy ich w
we współczesnej, że tak powiem, fizjonomii, w wyrazie twarzy w takim wieku, ale widzimy ich też, jak mają lat 30 parę więcej, 30 mniej. Niektórzy tacy mocno starzy, to jeszcze widzimy, jak są 66 lat młodsi. No i generalnie te historie z czasem się tak się nawarstwiają, tak się przemieszają, że człowiek naprawdę już głupieje. I jest na YouTubie taka para, nie wiem, czy oni są rodzeństwem, czy są parą, chłopak i dziewczyna, czy coś narzeczeni, czy może nawet małżeństwo, nie wiem, nie zagłębiałem się, to się nazywa trzeci seans chyba, albo drugi seans, albo trzeci seans, coś takiego. I oni tam analizują różnego rodzaju, bardzo fajnie to robią, takiego vloga prowadzą na YouTubie, często oglądam i oni, znaczy często, teraz ostatnio rzadko, ale wcześniej oglądałem, bo oni właśnie omawiali bardzo dobrze, no tam Grę o Tron potrafili omawiać odcinek po odcinku, recenzję godzinną robić na podstawie danego odcinka, czy był fajny, czy był niefajny, ich zdaniem i gdzie popełnili błędy reżyser, scenarzyści, i oni też bardzo dużo czasu poświęcali właśnie serialowi Dark. I serial Dark wyjaśniali, to znaczy pokazywali różnego, robili odcinki specjalne, w którym tłumaczyli pewne rzeczy, rysowali je na kartce, albo obrazowo starali się jakoś je wyjaśnić ludziom, pokazać pewną ciągłość zdarzeń i sens, co wynikało z czego, bo naprawdę, chcąc skupić się totalnie na tym serialu, na podziwiać bardzo ładne te lasy, ten krajobraz tego miasteczka Winden i skupiać się na przykład na grze aktorskiej, to ucieka nam po prostu fabuła. Ona jest naprawdę bardzo skomplikowana i bez tych wszystkich pomocy ja miałbym problem, żeby sobie samemu to rozkminić, i myślę, że wiele osób też się zniechęca po jakimś czasie, bo przestaje już łapać, kto jest kim, w którym roku i o co tu chodzi, nie? Więc, no ale generalnie naprawdę, no, wszystko zatacza koło. Znaczy pewne wydarzenie, które, jakby wam to dobrze ująć, bo to nie jest łatwe to przekazać. Wyobraźcie sobie, że pewne wydarzenia chcecie odkręcić, które miały miejsce, macie możliwość cofnąć się w czasie i zrobić tak, żeby było inaczej. Żeby później na przykład tego samego błędu nie popełnić, tak? Żeby coś, co się wydarzyło, żeby się nie wydarzyło. Na przykład, nie wiem, upada wam butelka piwa i pęka i robi wam się dziura w kafelkach. Pozdrawiam Wojtka, który wie, o co chodzi. I teraz staracie się cofnąć w czasie i zareagować, zanim ten Wojtek to piwo opuści. Ale to, co zrobicie po tym cofnięciu się w czasie, sprawia właśnie, że on to piwo opuści. Chociaż wy robicie wszystko, żeby do tego nie dopuścić, to właśnie sprawiacie, że to on właśnie robi. A gdybyście nie zrobili nic, no to być może by do tego nie doszło. Ale tak jakby to z góry było zaplanowane, cały ten cykl musi się zakończyć i rozpocząć od nowa. Więc wasza próba zapobieżenia danej sytuacji, jeżeli chcecie czemuś zapobiedzenia, to im bardziej próbujecie temu zapobiec, tym jeszcze bardziej przykładacie rękę do tego, że to się właśnie wydarzy. Tak jakby ktoś to zaplanował, wiedział, że wy się cofniecie po to, żeby zmienić coś, i ta zmiana paradoksalnie spowoduje skutek odwrotny. Tak jakby to wszystko kręciło się dookoła, jakby koło nie miało nigdy swojego początku ani końca, no bo koło nie ma początku ani końca, tak? Kwadrat, trójkąt też nie mają, ale koło jakoś tak bardziej to obrazuje, że nie ma początku, nie ma końca, nie da się ustawić tych granic. Te granice są płynne, sztywne, nie sztywne, tylko można je przesuwać na tym kole, więc naprawdę polecam wam serial dla jak ktoś lubi rozkminki, jak ktoś lubi zagadki, jak ktoś lubi odkrywać takie rzeczy, lubi główkować, lubi myśleć, lubi być zaskakiwany, no to naprawdę ten serial powinien mu się spodobać. Kukulski, pozdrawiam Kukuła, coś tam w życiu. Najpierw obejrzałem pierwszy sezon Gry o Tron, no petarda, zachęcił do przeczytania wydania 8 tomów książki, które pochłonąłem. Mistrzostwo, no to potem powrót do serialu. Wrażenia, sezon pierwszy nędzna, namiastka książki, drugi sezon tylko zaczęty i nie obejrzałem, polecam książki. No właśnie, no to często tak jest, że jak ktoś napisze książkę, to później rzeczywiście wrzucił Kukuła zdjęcie. George R.R. Martin, Świat Lodu i Ognia, bo właśnie, bo to jest jakoś podzielone, że jest trylogia chyba, Świat Lodu i Ognia, zaraz sobie tu obrócę, Taniec ze Smokami to jest chyba jeden jeszcze, Nawałnica Mieczy, Starcie Królów, Uczta dla Wron, tak, to są, aha, to nie trylogia, to więcej jest tych tomów. I one są na podstawie tych wszystkich tomów, które są, one potem są te, tych części potem są
Potem są, no jak oglądamy film, no to, czy serial, no to wiemy, że to jest na podstawie pieśni Lodu i Ognia, albo pieśni tam Ognia, albo Uczty dla Wroni i tak dalej, George'a R.R. Martina, czyli po prostu przez te wszystkie książki, chociaż chyba podobno nie przez wszystkie serial przechodzi. No a teraz nie, w ogóle ma być, są plany, żeby zrobić prequel chyba, tak? To się tak nazywa, czyli nie sequel, tylko prequel, czyli zrobić taki spin-off, który będzie zahaczał o mniej więcej podobny klimat, tylko co się wydarzyło tam 200-300 lat temu, więc zupełnie inni bohaterowie, ale klimat utrzymany. Zobaczymy, czy to faktycznie... Może coś tam się zatrzymało ze względu na pandemię. No cóż, no zobaczymy. Więc tyle o Grze o Tron. Nie chcę więcej, bo nie jestem tutaj fachowcem. Myślę, że kukuła to po prostu by mnie tutaj zjadł i wypluł. O serialu Dark powiedziałem tyle, żeby wam nie spoilerować, ale mniej więcej was wprowadzić w fabułę. Powiem wam jeszcze, że to, co się dzieje w ostatniej scenie, ostatniego odcinka ostatniego sezonu, który już wyszedł, czyli drugiego, no też powoduje, że kapłara opada i jest dodany kolejny element przez twórców, gdzie macie wrażenie, kurde, no teraz to już w ogóle nic się w tym wszystkim nie połapie, teraz to już w ogóle przesadzili, nie? Więc lubią sobie żartować z widzów twórcy. No i dlaczego ten serial poruszyłem? Głównie też dlatego, że 27 czerwca, więc za 17 dni, spoglądam w kalendarz w sobotę, aż zobaczę, czy my gramy w tego, bo człowiek też może zapomnieć już, co jest 27 czerwca w naszym terminarzu. Chyba wyjazd do Polkowic, ale zaraz zobaczymy, jak to tam jest zaplanowane. 27 czerwca. Tak, wyjazd do Polkowic. Mecz w niedzielę. No to coś czuję, że ciężko będzie mi wstać, bo jak w sobotę 27 wyjdzie nowy sezon. Nie, no żartuję. Obejrzę sobie na spokojnie w momencie, kiedy będę miał chłodną, otwartą głowę. Polecam. Za chwilę wychodzi trzeci sezon. Ja się już nie mogę doczekać. Mówi się, że ostatni, że to będzie trylogia. Wiecie, jak to jest z serialami, które bardzo lubicie. Z jednej strony mówicie, dobrze, bo idąc dalej, to tylko by może coś niepotrzebnie. Trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny Niepokonanym, jak Grzegorz Markowski śpiewał, natomiast też potem trochę żal, że już koniec, nie? No dobra, no więc to tyle o serialu Dark, no i na końcu dosłownie kilka zdań. Otóż odpaliłem sobie tak jakiś zamulacz, czasem mam taką zajawkę, że sobie oglądam jakieś stare polskie seriale, typu Zmiennicy, 40-latek, niedawno mówiłem o tym, że oglądałem serial Dom, znaczy niedawno, no już na początku filmówki opowiadałem o serialu Dom, a teraz złapałem sobie pomysł, żeby obejrzeć Ekstradycję, bo nigdy jakoś tak specjalnie w takim dorosłym życiu, no bo tam za dzieciaka, no to wiadomo, też połowy się nie rozumiało i się nie pamięta, jakoś tego serialu tak na poważnie nigdy nie prześledziłem, nie obejrzałem i stwierdziłem, dam mu szansę. No i tam jest mało tego, tam wiecie, Olgierd Halski, porucznik policji, dialogi śmieszne na te czasy, te samochody w policji, te trapezy, czyli polonezy, te teksty takie, no... Parę błędów fabularnych, naiwność taka fabularna, taka sztuczność, ale to się jakoś ogląda z sentymentem, no bo się to zna sprzed wielu lat i no i generalnie on tam śledzi bossów narkotykowych i stara się odzyskać heroinę tam przemyconą do Polski ze wschodu. No i tam sobie toczy się, no pleja do polskich aktorów znakomitych. Marek Kondrat w głównej roli, jest pani Renata Dancewicz w wielkiej formie sprzed lat. Kto tam jeszcze występuje w tym pierwszym sezonie? Lew Rywin występuje, który był chyba współproducentem tego serialu, na pewno trzeciego sezonu, tego bardziej współczesnego był współproducentem. No wiele znanych postaci aktorskich, chociaż jak próbuję sobie teraz nazwiskami, to młody na przykład Paweł Wilczak, to już pojawia się w towarzystwie pani Marii Pakulnis, też znanej aktorki w drugim sezonie. Próbuję sobie pani Pieczyńska, czyli żona, chyba jeśli nic nie pokręciłem, to jest żona świętej pamięci Marka Perepeczki, czyli naszego Janosika. Cóż tam jeszcze ze znanych osobistości. Artur Żmijewski, Grzegorz Wąs, no naprawdę wiele znanych osób się tam przewinęło. Nawet Arkadiusz Jakubik zagrał epizod. Piotr Cyrwus, czyli Rysiek z Klanu, też gra tam swoją rulkę. Pewnie o kimś znanym zapomniałem, no ale no już trudno, tak to aż z ciekawości zajrzę na obsadę. Więc Ekstradycja, serial no, taki opowiadający o glinie, Marek Kondrat fajnie go gra, no jest to klimat lat 90. Ten serial, tak, Małgorzata Pieczyńska, 7,50 ocena, no to całkiem nieźle, ja dałem 7 z tego co widzę i tak oglądam sobie tak, nie jestem jakoś tutaj mocno jakby
Nie pochłonął mnie ten serial tak, że siedzę z otwartymi oczami, bo oczywiście go znam i no, Wojciech Wysocki, też znany aktor, dobrze zagrana rola jednego z szefów UOP-u, już nieistniejącego. Krzysztof Kolberger, kolejny przedstawiciel UOP-u. Patrzę tu jeszcze po tych nazwiskach. No to no, znane twarze, nazwiska. Tomasz Dedek, Edyta Olszówka. Któż to tam jeszcze był? No, jest pani Mary. Ja powiedziałem Grzegorz Wąs. Grzegorz Warchoł oczywiście. Grzegorz Warchoł, a nie Grzegorz Wąs. Wielu znanych aktorów, którzy nazwisk nie mają jakichś super. Mariusz Czajka, znanych nazwisk, tylko twarzy kojarzycie, że to są dobrzy aktorzy. Piotr Burczyk i tak mógłbym wymieniać. Więc naprawdę taki serial, który no, przeszedł do. Chyba do klasyki polskich seriali sensacyjnych lat 90. Po tej zamianie milicji w policję, 95 rok. No to ja miałem wtedy 10 lat, jak ten serial był emitowany i z czasem jakoś w niego wchodziłem. Jakoś tam pamiętam jeszcze ten trzeci sezon, gdzie już pojawił się no, fenomenalny Janusz Gajos też w tym serialu. No cóż, no widzę, że Marcin Guzewicz, kolega radiowy, dał 8, więc trochę lepiej niż ja. Ja 7, no więc już wiemy, z czego ta średnia nota 7,50. No właśnie z tego, że Guzi dał 8, a ja 7, no to musiało wyjść 7,50. Także nie powiem wam, że musicie, to jest must see, że musicie to obejrzeć, ten serial. Po prostu no, uważam, że to jest taka klasyka absolutna, tak jak seriale typu Czterej pancerni i pies, czy Stawka większa niż życie, oczywiście dużo lat wcześniej, tak w latach 90. No to Ekstradycja to jest też taki kultowy już, że tak powiem, kultowa produkcja. Ciekaw jestem, jak osoby trochę starsze, które były bardziej świadome, gdy ten serial był na topie, kiedy były inne czasy, właśnie ta połowa lat 90., jak oni wtedy postrzegali ten serial, czy być może po prostu ja patrzę trochę tak przez palce na to, bo minęło też 25 lat notabene, tak jak wskazanych na Shawshank. Tylko tam się nic nie zestarzało, a tutaj mam wrażenie, dużo się zestarzało. Ale fajnie, no jak macie Smart TV, ściągniecie sobie aplikację TVP VOD, to możecie za darmo oczywiście obejrzeć sobie ten serial w cyfrowej rekonstrukcji, także w jakości Full HD 1920x1080. Serial przeszedł jakiś czas temu taką właśnie cyfrową rekonstrukcję. Z kliszy filmowej został przełożony na cyfrowy sposób na nagrania i można sobie to w ten sposób obejrzeć. Kolory podkręcono, podbito tam jakieś piksele, także też fajne pod tym względem. Fajne wrażenie pod tym względem. Także Ekstradycja to taki kotlet odgrzewany wiele razy, to jest taki kotlet odgrzewany kilkadziesiąt razy, ale który zawsze jakiś smak ma. Natomiast Skazanie na Shawshank to jest po prostu kotlet, który się nigdy nie zepsuje, którego możecie odgrzewać 1000 razy i on za każdym razem będzie smakował. Tak jak tego pierwszego dnia, bo ten w Ekstradycji to już czuć, że trochę tam skwarki trochę się spiekła, ta skórka mielonego, natomiast przy Skazaniu na Shawshank absolutnie nie. Dark, serial nie dla każdego, natomiast bardzo taki serial, w którym trzeba główkować mocno, który zaskakuje, który jest osadzony w niesamowitym klimacie, który daje dużą frajdę. 11 miejsce wśród seriali Netflixu, 35 wśród wszystkich seriali w historii, jakie wyszły. Czy słusznie, to nie wiem. Niektórzy pisali w 2017 roku, że to serial numer 1, że największe odkrycie, bo to nie był serial jakoś mocno reklamowany. Ja tam gdzieś przypadkiem o nim usłyszałem. To nie jest tak, jak że wchodzicie, otwieracie lodówkę i widzicie jak Grę o Tron czy Dom z Papieru, tylko to był serial taki, który trzeba było odkryć. Trochę niszowy, ale ta nisza w tym serialu już została trochę spopularyzowana. 33 lata, bo teraz spojrzałem na jeden z komentarzy i komentator pisze, drugi sezon będzie dopiero za 33 lata. No był po roku, a teraz będzie trzeci i prawdopodobnie ostatni. Jest już nawet teaser, ale nie oglądałem jeszcze, bo nie chcę spoilerów sobie robić. Nie lubię w ogóle, kompletnie. No i to by było tyle na dzisiejszą filmówkę. Szkoda, że nikt nie zadzwonił, bo byśmy sobie pogadali. Natomiast fajnie, że chociaż słuchaliście, pisaliście. Bardzo lubię Ekstradycję. Pierwszy sezon najlepszy, pisze Zawor. Pieczyńska nie była żoną Perepeczki. To coś pokręciłem. To zapomniałem, jak się nazywa ta pani od marka Perepeczki. Bo też znana aktorka. Ale też piękna kobieta, no więc wszystko by się zgadzało. Cóż tu jeszcze, mamy jakiś komentarz? Czy mamy jakiś komentarz?
Aha, no okej, okay, to nie, to nie do tego dotyczyło. No to dzięki za to, że mnie wyprowadziłeś z błędu, bo się zakręciłem z tą. Nie byłem właśnie pewny, miałem to sprawdzić i no i cóż, no i jakoś tak się zakręciłem. Dobra, nieważne, dziękuję wam bardzo za te spędzone 60 minut ze mną w tym programie. Już za moment magazyn Filmówka. Niestety znów z odtworzenia, niestety znów nie na żywo, więc możecie zostawiać absolutnie swoje komentarze, bardzo nam na tym zależy, na pewno się będziemy chętnie włączali z interakcję z wami, ale na Twitterze, bo program został nagrany dzisiaj. Mogę wam tylko zdradzić, że no długi, będziecie usatysfakcjonowani. Spojrzę nawet, żeby wam powiedzieć ile, na pewno około godziny nawet powiedziałbym, tak? Jak na ostatnie programy nasze, to naprawdę długo, w normalnych warunkach nagrywane, chociaż tam trochę wiertarka mi tym razem przeszkadzała. No ponad godzina, godzina 6, uwaga, więc naprawdę jest najdłuższy trójgłos w historii naszego radia, niedługiej, ale jednak, także każdy, kto będzie chciał trochę posłuchać o niuansach taktycznych meczu ze Stalą Rzeszów, o naszych opiniach na temat różnych zawodników, na temat schematów taktycznych, no takie dla koneserów, powiedziałbym, magazyn, chociaż nie chciałbym tutaj sobie jakichś ról dziwnych przepisywać i się jakoś tutaj klasyfikować jako wielki, wielki znawca, natomiast sami ocenicie, no takie mamy, ja, Arek Stolarek i Bartek Stendo, takie mamy spojrzenia na parę spraw i zobaczycie czy się z nimi zgadzacie. Momentami, no tutaj może nie było ostro, ale taka naprawdę fajna, burzliwa wymiana zdań, głównie pomiędzy Arkiem a Bartkiem tym razem. Nie było kłótni absolutnie, co to nie, fajna dyskusja, ale taka naprawdę no były ciosy, ale ciosy argumentów, więc tym bardziej warto tego posłuchać. Także zapraszam was już serdecznie na Trójgłos. Z mojej strony na dziś to wszystko, jeżeli chodzi o magazyn Filmówka. Za tydzień, jak mówiłem, Filmówki nie będzie, bowiem gramy w Krakowie z Garbarnią, a za dwa tygodnie chyba nie gramy w środę spotkania. Jeszcze sobie raz sprawdzę, żeby was nie wprowadzić w błąd. Natomiast jeżeli nie gramy, to na pewno Filmówka będzie. Jeszcze sobie sprawdzę. Wyjazd na Garbarnię mamy w środę, natomiast później podejmujemy Lecha Poznań i mamy tydzień wolnego. Także zapraszam na kolejną Filmówkę za dwa tygodnie. A już teraz mówię wam dziękuję, zapraszam na Trójgłos i słyszymy się jutro o 10 w Trybunie Prasowej. To by było z mojej strony na tyle. Cześć. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.